Witam serdecznie w naszym cotygodniowym przeglądzie newsów ze świata PlayStation, ale także i innych informacji growych, takich jak na przykład zwięzłe opisy nowości wydawniczych. Nakierujemy Was także na prezentację gier, które akurat w tym okresie roku przybierają na sile. Wiadomo, najważniejsze premiery przed nami, więc każdy pręży swoje growe bicki jak tylko może. Ten tydzień był całkiem spoko w tym temacie, co oznacza, że jest o czym mówić i to jest bardzo dobrze. Uderzcie więc w dzwonek, aby być z nami na bieżąco, a jeśli już to zrobiliście, dziękuję Wam serdecznie za okazane nam wsparcie. A teraz, jak to kiedyś powiedział pewien mądry człowiek, lecimy z tematami. W tym tygodniu najjaśniejszymi gwiazdami na nieboskłonie konstelacji premier były w sumie dwie gry. Steel Rising. Jest to opowieść o mechanicznej tancerce o imieniu Aegis, która pełni rolę ochroniarza królowej Marii Antoniny. Francja w 1789 roku, jak wiadomo, była w trakcie rewolucji, a oliwy do ognia dolał sam król Louis XVI, który wypuścił na miasto armię robotów, które właściwie zaczęły mordować wszystko i wszystkich. No nie tylko ludzi, ale także właściwie każdą napotykaną żywą istotę po drodze. I to jest szeroko znany fakt historyczny. Aegis zostaje więc odesłana przez królową na miasto, aby ogarnąć o co chodzi i jak coś powstrzymać winowajców. Mechanicznie gra jest utrzymana w gatunku Souls-like, czyli walka jest tutaj najważniejszym jej aspektem. Nowe ciosy determinuje to, jaką broń stosujemy, a są to różne miecze, halabardy, ale także na przykład pazury, magiczne tonfy czy nawet wachlarze. Przeciwnicy, o ile walczą dość schematycznie, potrafią mocno przywalić, więc cały czas trzeba mieć się na baczności. Zwłaszcza na początku gry, bo okazuje się, że stamina jest tutaj jednym z najważniejszych zasobów, którymi gospodarujemy podczas potyczek. Odnawia się nie za szybko, ale jeśli przegrzejemy mechanizmy ruchowe Aegis, możemy wciskając trójkąt schłodzić je. To z kolei jednak nakłada na status zamrożenia, więc jak przesadzimy z tą operacją, no to zmieniamy się na chwilę w kostkę lodu, no i trzeba się trząsnąć. Poziom i staty zwiększamy poprzez duszę, czy jakkolwiek inaczej nazwali to twórcy, ale i tak wiadomo, że wszyscy wiedzą, że chodzi o duszę. A jak zginiemy, musimy je podnieść z miejsca śmierci, jeśli nie chcemy ich stracić bezpowrotnie. W grę gram na streamie w ostatnim tygodniu, link wrzucam Wam na górę i tak uczciwie muszę powiedzieć, że to nie jest gra dla każdego, ale może nią się stać. Co mam na myśli? Gierka ma fajny klimat, ni to renesans czysty, ni to steampunk, trochę tutaj magii ze sprawą stosowanych żywiołów. Świat wydaje się świeży, choć pełno w nim śmierci dookoła, a walka dzięki temu wszystkiemu w Steel Rising jest po prostu jakaś. Na pochwałę zasługuje oprawa dźwiękowa, nie tylko muzyka, ale też odgłosy FX. Mając jednak to wszystko na uwadze, produkcja tam może wydawać się początkowo Wam nieco drewniana i powolna za sprawą przerw w atakach, choćby powodowanych przez wyczerpywanie się staminy oraz broń, której dopiero musicie się nauczyć używać. Z biegiem czasu jednak, no bo po streamie zostałem przy grze, przez moment stwierdzam, że jest to jedna z bardziej kompetentnych kopii Souls-like'owych na rynku, na kwestia tylko, czy pasuje Wam klimat gry i to, jak prezentuje się całość wizualnie. Poza tym całkiem spoko gra, warto sprawdzić moim zdaniem. Le Palais de Justice. NBA 2K23, tutaj zanim przejdę dalej, dwie ważne sprawy. Pierwsza jest taka, że newsy to raczej zbiór szybkich informacji na temat gier, które tu zamieszczamy, aniżeli dogłębne recenzje oraz analizy tematu. Chodzi o ograniczenia czasowe, którymi dysponujemy. Druga sprawa, kompletnie nie ogarniam kosza. Przepraszam, poza tym, że zbiłem kiedyś piątkę z Marcinem Grotatem przez przypadek, to wszystko co wiem. Ale żeby nie było, że uciekam od tematu, w czwartek o 18 zapraszam na nasz stream tutaj na naszym kanale. Obadamy przez 4 godziny co i jak, jeśli jesteście ciekawi tegorocznej odsłony tej produkcji. Ogólnie jednak graficznie jest w sumie to samo co w zeszłej edycji. Wprowadzono kilka nowych mechanik, rzutów, zwłaszcza takie jest też dopalanie adrenaliny, które nieco porządkuje i uspokaja zachowania zawodników pod koszem. Edycja 23 sygnowana jest chyba największą gwiazdą wszechczasów NBA. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Chodzi mi tutaj o Michaela Jordana oczywiście. Wiąże się to z konkretną zawartością w grze, na przykład zestawem historycznych wyzwań, w których możemy się wcielić w gwiazdę, no i spróbować powtórzyć jego kultowe zagrania podczas jego kariery. Są nowe tryby rozgrywki także, no ale znów myślę, że gry sportowe są zero-jedynkowe właściwie. Jeśli jesteście fanami, no to co Was interesuje zdanie kogoś takiego jak ja, prawdopodobnie już dawno zagrywacie się w najnowszą edycję, a jeśli szukacie koszykówki, żeby mieć i pograć, no to wiadomo, starsze gry tracą z czasem wsparcie twórców, nowe natomiast mają najświeższe składy, więcej ludzi online jest obecnych, więc taki mamy tutaj klimat. Wpadnijcie na stream w czwartek, sprawdzimy, czy gierka jest spoko. I z takich jeszcze innych gier, no to ukazała się Train Sim World 3. Gra jest odczuwalnym krokiem do przodu względem poprzednich odsłon, zarówno pod kątem grafiki, jak i technicznych jej aspektów.
Chodzi mi naturalnie o ten symulator pociągów, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Zdziwilibyście się, jak dużo ludzi lubi takie oryginalne gierki i w sumie tak patrząc zastanawiałem się, czy ja nie byłbym w stanie się wkręcić w pracę w takim cyfrowym PKP. Mówię oczywiście o grze, nie o realu. Może kiedyś sprawdzę. Prawda, do nowego systemu operacyjnego PS5 wielu z Was ma już dostęp od jakiegoś czasu, ale teraz oficjalnie jest on globalnie dostępny dla wszystkich. Najważniejsze zmiany to wprowadzenie rozdzielczości wyświetlania 1440p. Tworzenie katalogów z grami w bibliotece gier łamane przez Twoja kolekcja. W końcu. Usprawnienia w GameBase, czyli na przykład bardziej przejrzyste korzystanie z wiadomości od przyjaciół lub ich dodawanie. Zmiany także dotknęły działu GameHelp i też na przykład teraz o wiele fajniej widać śledzone trofea, albo to przynajmniej jak wygląda progres w ich pozyskiwaniu. Chodzi mi o ten swoisty tracking różnych aktywności w korespondującej do nich grze. Możemy porównywać też 3D audio z opcją stereo. I jeszcze jest jedna super najważniejsza rzecz. W liście trofeów, zamiast odsłaniać te ukryte jedno po drugim, na danej grze wciskacie opcję, przełączacie pokaż wszystkie i cyk, koniec zabawy w odsłanianie. Wszystko widać jak w otwartej książce. Fajnie. W zeszłym tygodniu pokazano także szybką zajawkę zestawu szarego Camo do PS5, w którego skład wchodzi pad DualSense, słuchawki Pulse 3D oraz shell na konsolę. I przyznam, że podoba mi się ten pad i przemyślę to, czy taki by sobie nie nabyć. Chociaż chyba już to w sumie przemyślałem. I też jako ciekawostkę wrzucam chyba taki pierwszy i osobny oficjalny trailer dotyczący gry na PSVR 2 i tak pamiętam o tym Horizonie, który zapowiedziano na nowy sprzęt już jakiś czas temu. No ale w tym przypadku jednak chodzi o Firewall Ultra. Przypominam, że jest to FPS drużynowy w trybie multi stworzony od podstaw właśnie pod wirtualną rzeczywistość. Pierwsza część posiada bardzo solidny fanbase i faktycznie granie w strzelanki taktyczne na VR, a na telewizorze czy na monitorze to jest zupełnie, zupełnie inne doświadczenie. I pewnie pamiętacie, ale dla pewności zajawiam też, że oddanie w nasze ręce PSVR 2 jest planowane na początek przyszłego roku. Prezentacje, było ich sporo, więc zacznijmy od CD Projekt Red, czyli Cyberpunk 2077. Jest już dostępny patch 1.6.0, dorzuca on do gry trzy nowe zadania, zawartość nawiązującą do nadchodzącego serialu anime Edgerunners, który będzie można zobaczyć na Netflix już niedługo. Jest 6 nowych modeli broni palnej, 5 nowych sztuk broni białej, zaaplikowano cross-progresję, czyli można baklować sobie swoimi save'ami przy pomocy serwera pomiędzy wszystkimi platformami, jeżeli jest to coś, co potrzebujecie zrobić. Usprawniono photo mode, na przykład przez możliwość dodania do zdjęć kota, to bardzo ważne. No i w Night City można teraz znaleźć automat z grą Road Race, czyli wyścig płotki. Jest to prosta gierka, w której płotka skacze przez płotki i różne gryfy czy inne niebezpieczeństwa, ale bardzo, bardzo szanuję remix muzyczny, który ktoś wykonał, który słychać podczas biegu w tle. Szacun, naprawdę fajnie to brzmi. Oprócz tego oczywiście jest sporo poprawek w grze jako takiej i teraz patch 1.6.0 jest ostatnim na PS4. Więcej poprawek nie będzie, that is it. Oznacza to także, że nadchodzący dodatek o podtytule Phantom Liberty także będzie dostępny wyłącznie na PS5. Będzie on zawierał nową historię V, Johnny Keanu Reeves Silverhand się też tam pojawi, a w temacie technikaliów, chyba gdzieś w okolicy, jeszcze nieokreślonej dokładnie daty premiery, ma zostać poprawiony także system policji w grze, walki pojazdów oraz walki wręcz jako takiej. No i brzmi to wszystko spoko, aczkolwiek wraz z patchem 1.6.0, jak mówiłem, kończy się wsparcie poprzedniej generacji konsol przez CD Projekt Red. I pewną opcją łagodzącą jest tutaj fakt, że upgrade gry z PS4 do PS5 jest darmowy, więc gdy już przejdziecie na nową generację, problem braku wsparcia znika Wam właściwie z automatu. Niemniej z jednej strony rozumiem rozżalenie części graczy, z drugiej strony rozumiem też trochę twórców chcących skupić się na wydajniejszych już dziś technologiach. Ciężki jest to temat, jak to się mówi, jestem pewien, że macie swoje zdania na ten temat i jestem przekonany, że napiszecie o tym w komentarzach. Evil West, jak wiadomo, została przesunięta na 22 listopada, więc do premiery jeszcze moment, ale to tworzy okno na materiały promocyjne i tutaj przyznam, że najnowsza prezentacja gry jest chyba jedną z najlepszych form ukazania graczom tego, co może oferować dana gra. Nie są to super rendery, zmontowane pod stokową muzykę, której tak nigdy nie usłyszymy w grze, po prostu tych piosenek tam nie ma, a czysty gameplay plus kilka cutscenek, świeżo wyjętych z gry. Co można zobaczyć? Kawałek fabuły. Strzelam, że jest to jedno z początkowych zdarzeń w grze. Główny bohater o imieniu Jesse Rentier jest członkiem grupy twardych kowbojów, których głównym zajęciem jest zwalczanie wampirów i
podczas jednego ze zlotów ludzi, że dalej niszczą ludzki establishment, przeprowadzają desant ze sterowca. A potem właściwie już można spokojnie podziwiać zniszczenie, które sieje za pomocą broni palnej, swoich pięści, butów i elektrycznej rękawicy Jesse. Przyznam, że gra mnie intryguje, zwłaszcza, że wygląda całkiem spoko. Jest ładna i, tak to ujmę, mroczno-kolorowa, nie umiem tego inaczej określić, ale wiadomo, aby w pełni ocenić całość, najlepiej jest samemu zagrać i sprawdzić. Czekamy. Link do materiału wrzucam Wam na górę, obczajcie sami, powiedzcie, co sądzicie. Prezentacja Ubisoft. Tutaj pozwolicie, że skrócę całość do minimum, więc od razu z miejsca przepraszam wszystkich fanów The Division, The Crew 2 czy Riders Republic. Wy już na pewno wiecie, jakie dodatki dostaniecie. Przyszli fani Skull & Bones, wy z kolei otrzymaliście dłuższą prezentację o co chodzi w życiu pirata w tej bardzo długo produkowanej grze, więc ewidentnie Ubi nie odpuszcza jej promocji. Nie oszukujmy się jednak, dla wielu Ubisoft sprowadza się do serii Assassin's Creed, a w tym temacie trochę newsów zostało rzuconych na stół. Ogarnijmy to chronologicznie w odniesieniu do ukazywania się kolejnych produkcji. Końcówka tego roku oznacza zakończenie przygód Eivor w odsłonie Valhalla, czyli wszystkie wątki i zależności znajdą swoją konkluzję, satysfakcjonującą, z tego co mówili twórcy. Update będzie darmowy, więc bacznie będę obserwował reakcję graczy na niego, no bo przyznaję, że sam odpadłem od Valhalla niemalże na początku już, ale może faktycznie warto sprawdzić przygody Wikingów. Z kolei początek 2023 roku oznacza nową odsłonę serii o podtytule Mirage. Bohaterem będzie niejaki Basim. Akcja gry dzieje się 20 lat przed wydarzeniami z Valhalla, a bohater, z tego co można wywnioskować, trochę podstępem zostaje wcielony do zakonu asasynów. I ciężko w sumie być tutaj pewnym tego, co mówię, sam nie do końca rozumiem. No, tradycyjnie dla Ubi pierwszy trailer to skrojona na miarę animacja, bardzo ładna, a te mają być śliczne, a nie czytelne i zrozumiałe. Przyznaję jednak, że znana choćby z Destiny aktorka Shore Agdashlo o bardzo charakterystycznej barwie głosu wcieli się w rolę mentorki Basima. W przyszłości za to takiej pewnie odległej super niespodzianka. Coś, czego totalnie nikt się nie spodziewał. Asasyny trafią do Japonii. Na razie pokazano tylko krótką zajawkę nazwaną Codename Red, a dodatkowo także zajawiono Blair Witch, znaczy Hexe, czyli taką kolejną odsłonę serii, która ma być w ogóle jakaś tam odczuwalnie inna niż wszystkie inne poprzednie, które zostały wydane. Nie wiem, o co chodzi, przekazuję tylko to, co powiedzieli twórcy. A ostatnim asasynowym newsem było coś chyba w stylu stworzenia platformy, która ma zawierać wszystkie wcześniejsze albo większość poprzednich odsłon. Nie było to jasno powiedziane, tak to rozkminiam, że właśnie o to w tym będzie chodziło, w sensie w Assassin's Creed Infinity. No i też serial będzie asasynowy na Netflixie. I na pewno wiemy, że się cieszycie z tego powodu niesamowicie. Zamykając temat prezentacji Ubisoft, w przyszłym roku szykuje się nowa część Trackmania, czyli bardzo popularnego skillowego arcade racera, też ogromnego edytora wykręconych tras zarazem. I no i do Brawlhalla z kolei zgaduje za sprawą romansu Ubi i Netflixa trafia Szymon Belmont i Alucard, czyli kultowi bohaterowie serii Castlevania. Jeszcze jako taką ciekawostkę techniczną trochę z innego ogródka, powiem Wam coś takiego, że po przejściu pod skrzydła Embracer Group, Crystal Dynamics otrzymała ponownie prawa do marek Tomb Raider i Legacy of Kain. Aktualnie twórcy faktycznie pracują nad nową częścią przygód Lary w oparciu o Unreal Engine 5. Ostatnio nawet tam trochę scenariusza wyciekło i ktoś się zdenerwował. Warto o tym pamiętać, w sensie o tym, że to do nich należy, a nie o scenariuszu. Ale osobiście wierzę w remastery i może jakieś poważniejsze remake'i poszczególnych części Deus Exa na przykład. No bo ja bym z miłą chęcią odświeżył sobie w ładniejszej formie przygody Adama Jensena. O jedynce to już nie wspomnę, na przykład takim remasterze, porządnym jedynki. Ale zanim to moje marzenie się spełni, może bardzo dużo wody w Wiśle upłynąć i minąć mnóstwo czasu, więc na razie do multiversu dorzucono Gizmo, czyli zwierzątko z gatunku Mogwai, które to, gdy zostanie oblane wodą, rozmnoży się za pomocą jajek z pleców, a jeśli nakarmimy je po północy, zmieni się w gremlina. Wbrew temu, co sądzą inne zielone stworki, Gizmo nie jest kupa. Gizmo skopie twoja... To znaczy, jest dobry w walce, a nawiązuje tym zwrotem do filmu, no bo tam był taki tekst, jak inne pregremliny naprzykrzały się Gizmo. Nie ogarniacie gremlinów? To sprawdźcie ten film. Jest to jedna z najlepszych świątecznych opowieści wymyślonych przez człowieka, moim zdaniem. Jest to nawet lepsze od Kevina. Tak uważam. Zajawiam też, że ukazał się nie pokazujący nic konkretnego trailer niezatytułowanej gry z Kapitanem Ameryką i Czarną Panterą. Ciekawe w sumie jest to, że z tego co widać akcja gry dzieje się w czasach II wojny światowej, jest to jakaś tam nowa rzecz, jakaś tam nowa rzecz właściwie. No ale nie wiadomo nic więcej, więc konkretów poproszę więcej, konkretów.
Tak sobie pomyślałem, że zakończymy nieco luźniej. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy najgenialniejszy naukowiec na świecie Rick Sanchez lubi gry wideo, lubi. Może nawet bardziej niż Mortiego się okazuje. Z drugiej strony, ja też nie lubię się dzielić naszym lewiatanem z innymi, więc rozumiem Ricka totalnie w tym zagadnieniu. W ten oto sposób kolejny odcinek PS News przechodzi do historii. Dzięki wielkie za poświęcony nam czas. Wpadajcie na nasze streamy, zawsze dzieje się tam coś super interesującego. Plus możecie dołączyć do jednej z najlepszych społeczności growych, jaką znam. Możemy pogadać sobie o grach, powymieniać się poglądami, zgodzić się ze sobą lub się nie zgodzić, ale i tak zawsze lubimy to samo, czyli gry, więc pod koniec dnia wszystko jest ok. Dzięki wielkie za dziś, udanego kolejnego tygodnia Wam życzę. Do zobaczenia, Żółwiki 2, piątka 1, cześć!